Michał Pach po wygranym pojedynku na TFL20 przede wszystkim trzeba pogratulować takiego zwycięstwa. No nazwisko właśnie Pach, bo dokładnie tak wygląda pojedynek w zasadzie i po sprawie. No zawsze tak wszyscy krzyczą, że Pach i po robocie, więc przyzwyczajony jestem do tego. Nie wynalazłem w takim razie. Powiedz właśnie przede wszystkim, rywal był całkiem, znaczy był niebezpieczny, cały czas trzeba było uważać w tej defensywie, nawet jeżeli go obalałeś właśnie, to najwyraźniej trzeba było być uważnym, bo był po prostu niebezpieczny, pracował tę gardą i czy były jakieś takie momenty, szczególnie właśnie dla ciebie, gdzie musiałeś zachować czujność? To znaczy cały czas się pilnowałem, przede wszystkim trener mnie cały czas upominał, żebym robił to luźno, cały czas miało być luźno i tak się starałem to robić. Zresztą Malbert krzyczał bardzo głośno, słyszałem go bardzo dokładnie w tej klatce, zresztą trener German i trener Surdy, wszyscy tak, wszystko tak miałem dograne, że wszystko dokładnie słyszałem, robiłem to co kazali. Na dobrą sprawę w zasadzie po tym kopnięciu to chyba była kot na wątrobę, bo kopnąłeś prawą wtedy, prawda? Więc wydawało się, że w zasadzie już wtedy wam można było zatrzymać, ale... Właśnie jestem ciekawy twojego zdania. No ja sobie nie omieszkałem dołożyć dwóch ciosów tak dla pewności, żeby było wszystko dograne do końca. Ten kluczek do końca zamknięty także. Trener Odzimkowski to w ogóle biegał wokół tej klatki, aż go sędziowie musieli tam na miejsce usadzać, bo tak przeżywał ten twój pojedynek. No właśnie, trener tak bardzo przeżywał, a tak jak teraz ty byś tak już mógł trochę na spokojnie na to spojrzeć. Te nerwy przed tym walką były takie rzeczywiście ogromne, jak chociażby u trenera Odzimkowskiego? Były ogromne. W ogóle Albert jest takim moim przyjacielem, takim mentorem, od którego się to wszystko tak naprawdę w moim życiu zaczęło, co chodzi o MMA, tak? On mnie do tego wszystkiego namówił, cały czas prowadził, zaciągnął do klubu, wszystko pokazał i tak do tej pory tak dokręca to wszystko, tą swoją tam zawsze śrubeczkę do tego wszystkiego. Czyli dla niego też pewnie ogromna satysfakcja, że tak się to właśnie potoczyło, ale z drugiej strony zapytam, czy tak jak już teraz się spodziewasz, będą jakieś uwagi lub też padły już jakieś pierwsze uwagi, że coś nie tak poszło, jak miało iść w tej walce, że coś nie tak robiłeś? No standardowo tam był jeden taki aspekt, do którego się od razu doczepił. Powiedział, że to jest tylko ten jeden moment i no, a tak to było wszystko tak jak trzeba. Ale tego momentu to nie zdradzisz, co to było. Ruszyłem taką szarżą pod siatkę, żeby go... Bo dostał takiego sierpa na głowę, którego aż ja poczułem na ręce. I siadło. I mówię, skończę go pod tą siatką. I ruszyłem taką szarżą, tylko po prostu za bardzo nerwowo weszłem w to i nie były precyzyjne ciosy i po prostu do tego się czepił. Michał, po każdej twojej akcji zrywał się potężny dopik na trybunach. Było czuć wsparcie. Powiedz mi, jak czułeś się w środku oktagonu, czy czułeś doping swoich kibiców? To znaczy ja zazwyczaj mam tak, że nie słyszę tego, co się dzieje dookoła, poza tym, że słyszę swój narożnik, tak? Jest tu ze mną ogromna rzesza moich braci klubowych z Road Runners, MC Polska. Naprawdę jest bardzo ich dużo, zawsze mnie dopingują, zawsze razem są ze mną. No zresztą było to słychać, tak? Niedawno Babilon, teraz TFL, duże tempo sobie narzuciłeś. Chcesz je utrzymać do końca roku? Na pewno będę się jeszcze bił, to jest więcej niż pewne, że na pewno coś do końca roku. Jest już jakiś konkretny plan? Masz już jakieś rozmowy ze sobą? To znaczy, no jak wszyscy słyszeli, dostałem wyzwanie. Zobaczymy, co powiedzą trenerzy, jak pójdą wszystkie przygotowania i tak dalej, rozważymy całą resztę. No i jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy, no, co będzie się działo dalej, tak? Opowiedzmy troszkę o tym wyzwaniu, bo tak może nie wszyscy wiedzą dokładnie, o co chodzi. No, wszedł chłopak z Ukrainy do klatki i powiedział, że chciałby się ze mną zmierzyć na następnej gali TFL. Powiedział, że mnie skarci, to znaczy, wszystko jeszcze powiem tak bardziej od początku. Chłopak, z którym się biłem tym razem, powiedział, że przyjechał na wojnę tutaj. Więc stwierdziłem, że dam mu wojnę w klatce, pokażę, jak walczą Polacy, tak? I pokazałem, że nie dałem się sprowokować, walczyłem tak, jak powinno to być. No i stało się tak, jak stało, czyli wynik był dla nas, tak? No i wszedł właśnie drugi z jego kolegów i powiedział, że on by chciał ze mną się zmierzyć na następnej gali. Wszystko zależy tak naprawdę w tym momencie od tego, jak zadecydują moi trenerzy i tak dalej. Zobaczymy, co będzie. Właśnie, jak to się stało, że ty walczyłeś w zawodowstwie w 2017? Tak to było chyba? Bo to ostatnio było amatorskie. Nie, wszystko było amatorskie. To jest wszystko amatorskie. To jest mój debiut. Rekord jest po prostu... Biłem się wtedy z Adrianem Bartosińskim. To była pierwsza moja w ogóle walka w klatce na dużej gali. To, i dlatego nie wiem, dlaczego tak wyszło, kto włożył ten rekord w ten sposób. To teraz mają to po prostu wszystko zmienić i wyprostować. Dokładnie, tak.
No to czekamy w takim razie na kolejną walkę, czekamy na ten kolejny występ. Zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście z tym rywalem z Ukrainy, a może ktoś z Polski jeszcze się gdzieś tam pojawi. Może to jest wszystko tak naprawdę, zmienia się naprawdę bardzo szybko, diametralnie, także zobaczymy. Tak jak ta walka była szybka, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. No to taki standard. Dziękujemy bardzo. Chciałbym podziękować w ogóle moim sponsorom, moim trenerom przede wszystkim, żonie, która oczywiście jak zawsze wspiera mnie w tej sytuacji, w przygotowaniach, w całej tej diecie gotowania i całej reszcie. Bardzo też za to chciałbym podziękować. Dziękuję bardzo.